Dobra, 7 stycznia mamy Dzień Dziwaka, tak? Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych. Może pan nam powie, czy czuje pan sobie jakiś tam pierwiastek dziwności, a może odwrotnie, czy będąc dziwakiem ma pan sobie jakiś pierwiastek normalności? Jak to wygląda? Sądzę, iż będąc dziwakiem czasami mam przebłyski normalności, ale to tylko czasami. Witamy po świąteczno-noworocznej przerwie w serwisie informacyjnym 10 Minut TV. Trochę zmienionym, trochę bardziej spontanicznym, jednak wciąż koncentrującym się na sprawach lokalnych. W dzisiejszym odcinku nie zabraknie polityki, bo wiceprezydencka nominacja Marka Biernackiego jest tematem ważnym. W telegraficznym skrócie streścimy też zakończony niedawno turniej Energa Cup. Startujemy również z cyklicznymi blokami tematycznymi. Środa stać będzie pod znakiem muzyki, więc porozmawiamy chwilę z połową składu słupskiego zespołu Black Balloon. Zacznijmy jednak od kartki z kalendarza. 7 stycznia imieniny obchodzą. Chociesław, Izydor, Julian, Kanut, Kryspin, Lucjan, Łucjan, Mateusz, Nicetas, Rajmund, Rajmunda, Rajnold, Teodor, Walenty, Walentyn i Wirginia. Wierni Kościoła Prawosławnego obchodzą dziś święto Narodzenia Chrystusa, natomiast na liście świąt nietypowych znalazł się dziś Dzień Dziwaka. Co takiego właśnie definiuje dziwaka? Co trzeba robić, żeby się można było nazwać samemu lub zostać nazwanym przez innych dziwakiem? Przede wszystkim trzeba się wyróżniać spośród tłumu, tak? Nie idziemy razem z nurtem, tylko płyniemy sobie pod nurt. Czyli jak wygląda taki dzień dziwaka w zasadzie? Od wstania, tak? No, wstaje, myje się, idę do pracy, jak każdy inny, tak? Tylko dzień dziwaka zaczyna się dopiero później. Zamiast przykładowo opiekować się dzieckiem, no to dziwak zajmuje się swoimi rzeczami, jakimś nietypowym hobby. Zgodnie z wcześniejszymi domysłami, nowym wiceprezydentem Słupska został dotychczasowy radny Sejmiku Wojewódzkiego z ramienia Platformy Obywatelskiej Marek Biernacki, zastępując na tym stanowisko Andrzeja Kaczmarczyka. Będzie zajmował się miejskimi spółkami i inwestycjami, z których najważniejszymi na obecną chwilę będą budowa słupskiego ringu, rozwiązanie problemów z akwaparkiem oraz restrukturyzacja ZIM i RZI. Marek Biernacki, który, pozwolicie państwo, że przedstawię, doświadczony samorządowiec. Ukończył Wydział Elektryczny Polityki Gdańskiej, inżynier, co widać także po tym kasku. To on decydował o kolorze białym, bo powiedział, że kolor biały to kolor kierownictwa. Obowiązkowy tutaj, jak widzicie państwo, specjalista w dziedzinie drogowej, inżynieryjnej. Wyróżniony za zasługi dla województwa słupskiego w 1998 roku. Był członkiem zespołu opiniującego strategię rozwoju miasta Słupska. W latach 2004-2007 wiceburmistrz Ustki. Od 2008 roku prezes Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Słupsku i w trzeciej kadencji sejmiku przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, co dla naszego miasta, które ma się stać takim centrum, jeśli chodzi o zieleń i zielone miasto, bardzo ważne, Marek Biernacki. Marku, zostałeś Słupsk rozkopany. Życzę ci, żebyś zakończył swoją kadencję tutaj na Słupsku zbudowanym, na mieście, które będzie miastem dumnym, miastem, gdzie wszystko będzie działało tak jak w zegarku, tak jak było u ciebie do tej pory i tak jak funkcjonowałeś do tej pory. Marzę o tym, żeby ta kielnia i ten kawałek to musisz teraz wziąć ze sobą i koniec. Stały się narzędziami twojej pracy. I żebyś każdego dnia, codziennie przypominał sobie tą chwilę i to zadanie. Bo nie jest to zadanie łatwe, ale wierzę i ufam, że wykonasz to zadanie najlepiej jak potrafisz, z korzyścią dla mieszkańców i mieszkanek naszego miasta. Powodzenia, Marku. Dziękuję. Panie prezydencie, bardzo duży, będę dźwigał bardzo duży ciężar. Najtrudniejsze jest oczywiście dzisiaj formalnie i technicznie dokończenie parku wodnego, ponieważ inwestycja jest w totalnym impasie. Brakuje pieniędzy na dokończenie tej inwestycji. Trzeba znaleźć pomysł na organizację funkcjonowania tego obiektu, szukać pomysłów nowych, może powrócić do starych, zarówno poszukiwania inwestora, bądź partnerstwa publiczno-prywatnego, a może rozwiązania mieszanego. Dzisiaj nie przesądzamy tego. Będziemy nad tym pracować przez najbliższe kilkanaście dni.
i z tą wizją do Państwa się też zwrócimy, a przede wszystkim do radnych, którzy będą odpowiedzialność razem z nami dźwigać za losy miasta, za los budżetu, którego jeszcze nie mamy, bo do chwili uchwalenia budżetu powinniśmy jakąś wizję zaproponować. Może drugim... pozwolimy te cegłówki odłożyć? Tak. Odźwigam. Będę dźwigał. Dobrze. Nie zabierałem, żeby on poczuł. Ja to czuję. Ja to od miesiąca już czuję. Dzisiejsza konferencja przyniosła również kilka innych ciekawych tematów. Jednym z szerzej komentowanych w mediach będzie z pewnością temat sobotniego ślubu cywilnego, którego udzielać będzie prezydent Biedroń. W najbliższą sobotę o godzinie 12 udzielę pierwszego ślubu w Ratuszu Miejskim, w naszym Pałacu Ślubów. Bardzo, bardzo, bardzo wiele próśb trafia do ratusza, żeby prezydent udzielił ślubów z całej Polski. Ludzie przyjeżdżają z całej Polski. Mamy już ludzi naprawdę z każdego chyba krańca naszego kraju, którzy chcą przyjechać do Słupska, żeby udzielić tego ślubu. Słup stanie się pewnie takim centrum. To jest fajne, bo to też są pieniądze, które do nas napłyną. Dodatkowe pieniądze i najbliższą sobotę o godzinie 12 to są osoby, których nie znam. To jest przypadek, że akurat oni będą pierwsi. To będzie też pierwszy ślub w tym roku w naszym mieście, więc udzielę tego ślubu w sposób też symboliczny. Szukamy chętnych do próby generalnej, Rafał. Tak, jeżeli ktoś chciałby zawrzeć, to zapraszam. Dobrze, a teraz... Ale Rafał ma jeszcze ze sobą to szczęście. Ale nie wiadomo. Padły też pierwsze szczegóły dotyczące likwidacji Agencji Promocji Regionu Ziemia Słupska. W ubiegłym tygodniu podjąłem decyzję dotyczącą Agencji Promocji Regionalnej. Wiecie Państwo o tym, że podjąłem decyzję o wykonaniu uchwały Rady Miasta. Dzisiaj decydują się przede wszystkim losy Centrum Informacji Turystycznej. Muszę zdecydować, w jaki sposób będzie zarządzane to centrum, wykonywane obowiązki centrum. Są trzy propozycje. Pierwsza to wcielenie CIT-u do struktur miasta, druga propozycja wydzielenie jednostki budżetowej i trzecia decyzja, propozycja najbardziej prawdopodobna to zlecenie usługi prowadzenia CIT-u podmiotowi zewnętrznemu. Nie podjąłem tej decyzji jeszcze. Na razie w okresie przejściowym zamierzam zawrzeć umowę z APR-em na prowadzenie przez 3 miesiące, czyli do momentu zakończenia funkcjonowania APR-u prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej. Zobaczymy, co będzie dalej. A jak będzie wyglądała promocja miasta? To w przyszłości opowiem. Mailem. No macie promocję. Przepraszam, nie będzie prezesa agencji, ponieważ agencja nie będzie istniała. Los, wszystkie osoby otrzymały wypowiedzenia w swojej pracy, więc żadne umowy nie będą kontynuowane. Oczywiście być może w przyszłości z częścią z tych osób będziemy współpracowali, ale to nie w ogóle nie podejmowałem takich rozmów, decyzji. Nie wiem, jaką koncepcję wybierzemy w kwestii CIT-u, więc to też będzie miało znaczenie. Jakie są te nietypowe hobby dziwaków? Hobby. Może trudno to nazwać hobby. Raczej spędzanie czasu dla przyjemności, tak? Tak zwane zabijanie czasu. Ja zabijam czas grając, zabijam również czas oglądając głupie filmy. No. Nie każdy lubi tego typu poczucie humoru, jak na przykład Monty Pythona. Więc no to uważam dziwne. No. Tym bardziej, że w domu nikt tego nie lubi i muszę przykładowo filmy oglądać w słuchawkach. Gry komputerowe, tak, komiksy, gry planszowe. Ile czasu można temu poświęcić tak w takim 24 dziwnych godzinach? To zależy na ile czasu po prostu syn pozwoli. Ale no staram się jak najwięcej. Często siedzę do późnych godzin nocnych. Tak? Wkładam się przykładowo o godzinie 4, żeby wstać o 6 rano razem z dzieckiem. Ale nie żałuję nieprzespanych nocy. Od piątku do niedzieli w hali Gryfia trwało piłkarskie święto pod szyldem Energa Cup 2015. Maraton rozpoczął się turniejem dla młodych piłkarzy z rocznika 2005, w którym wzięło udział 20 drużyn podzielonych na 4 pięciozespołowe grupy. Z każdej z nich do dalszej fazy awansowały po dwa najlepsze zespoły. Gwardia Koszalin i KS Gryf Słupsk z grupy A, Matelbut Lotus Ustka i Iras Czaplinek z grupy B, Kotwica Kołobrzeg i Byki Słupsk z grupy C oraz Jaguar Gdański i Akademia Piłkarska Rejsa z grupy D. W ćwierćfinałach Gwardia Koszalin wygrała z Irasem Czaplinek 1-0.
Kotwica Kołobrzeg rozbiła Akademię Piłkarską Rejsa 4-1. Matel But Lotos Ustka wyeliminował KS Gryf Słupsk, wygrywając 1-0. Natomiast Jaguar Gdańsk uległ słupskim Bykom aż 0-3. W meczach półfinałowych Koszalińska Gwardia pokonała Kotwicę 1-0. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie pomiędzy Bykami a Matel Budem. W ostatnim piątkowym spotkaniu, którym był mecz o trzecie miejsce turnieju młodzików, Matel But Lotos został rozgromiony przez Kotwicę Kołobrzeg 1-5. Finał pomiędzy Gwardią Koszalin a Bykami Słupsk rozegrany został w niedzielę i zakończył się takim samym rezultatem jak mecz o trzecie miejsce. Byki zaaplikowały rywalom aż 5 goli, tracąc przy tym zaledwie jedną bramkę. W sobotę odbył się turniej ogólnopolski. Grało 20 drużyn, z których najlepszą okazała się drużyna Graham Sierakowice, pokonując w finale po rzutach karnych Ratusz Lęborg. Trzecie miejsce zajął Grosik Team, drużyna stworzona przez Kamila Grosickiego. Mecze zgromadziły na słupskiej hali Gryfia sporo kibiców piłki nożnej, były efektowne bramki i ogromna dawka emocji w meczach ćwierćfinałowych, półfinałowych i finałach. Królem strzelców z 8 bramkami na koncie został Robert Hirsch z Parotek Malbork. Najlepszym bramkarzem został Kacper Tułowiecki, a tytułem MVP turnieju nagrodzono Artura Formele. Obaj reprezentowali drużynę Graham Sierakowice, która okazała się być największą sensacją trzydniowej imprezy. Wszystko za sprawą udziału w niedzielnym turnieju finałowym, w którym drużyna z niewielkich Sierakowic na Pomorzu w półfinale pokonała reprezentantów agencji piłkarskiej Fabryka Futbolu 4-2. Natomiast w wielkim finale wygrali 3-1 z drużyną Piekarski Team. W ten oto sposób po raz kolejny potwierdza się stara piłkarska prawda, że to nie pieniądze grają na boisku. 9. edycja Energa Cup okazała się być niezwykle udaną imprezą, będącą doskonałą wizytówką zarówno dla lokalnego sportu, jak i Słupska w roli organizatora. Trzymamy zatem kciuki, by przyszłoroczna edycja okazała się jeszcze większym wydarzeniem. Ale małe dzieci też tam się lubią dziwnie zachowywać, więc tutaj to można, że tak powiem, wspólny język znaleźć. Można się czasami pobawić nawet z młodym, dokładnie. Jakieś tam budowanie zabawek, tak? Zabawa żołnierzykami? Jeszcze nie, ale na przykład zabawa w wojnę w stylu rzucanie klockami w starszego kuzyna, owszem. To w sumie dobrze. A teraz tak, jak reaguje rodzina na te takie dziwności? Po prostu albo za przeproszeniem się drą, albo siedzą cicho, bo już przywykli. W zależności od tego, jak bardzo udziwniony akurat w danej chwili jestem. Czyli z biegiem czasu nie grozi tam zanikanie tych takich dziwnych cech, to... Prędzej się będą pogłębiać. Czyli syn też można liczyć, że rośnie nowe pokolenie dziwaków, tak? Mam taką nadzieję. Dobra, dzięki. Zespół Black Balloon powstał na początku 2014 roku w Słupsku. Tworzą go 4 pochodzące z różnych środowisk osoby, które połączyła wspólna pasja muzykowania i chęć tworzenia czegoś nowego. Wokalistka Klaudia Janus, gitarzysta Daniel Pisarkiewicz, basistka Kamila Bilińska i perkusista Tomek Krutkowski. Zderzenie różnych osobowości członków grupy poskutkowało odmiennym stylem, który sami nazywają balunowym rokiem. W życiu prywatnym są przyjaciółmi, co widać podczas koncertów. Wspólne granie daje im wiele radości i sprawia wielką przyjemność. Zespół rozwija się w szybkim tempie i komponuje nowe utwory. Mimo niedługiego stażu ma na koncie sporo koncertów i przeglądów, zarówno lokalnych, jak i poza granicami Słupska. W przerwie między występami udało nam się namówić Klaudię i Daniela na krótką rozmowę. Zespół Black Balloon, w zasadzie jedna druga zespołu Black Balloon, tak? Tutaj wokalistka Klaudia i gitarzysta Daniel. Co możecie powiedzieć? Zespół wasz powstał około rok temu, tak? W jakich okolicznościach? Jak to się wszystko zaczęło? Może ja opowiem całą tą historię. Sprawa wyglądała tak, że ja z perkusistą Tomaszem założyliśmy sobie projekcik, żeby właśnie pograć jakieś tam bliżej nieokreślone dźwięki i wybraliśmy się do domówki na koncert. Zupełnie przypadkowo właśnie Klaudia tam grała ze swoim zespołem. No i postanowiliśmy, że odezwiemy się do Klaudii, żeby wziąć ją na wokal do naszego zespołu. No i tak się złożyło, że Klaudia też miała w planach właśnie zakładanie jakiegoś innego projektu i już tam po 2 próbach powstał jakiś numer, który jakoś nas ze sobą związał. Wszyscy byli zauroczeni tym, jak Klaudia śpiewa. Klaudii się spodobało to, jak my jej zagraliśmy, no i potem tylko doszła Kamila na bas, gdzie już dopełniła po prostu wszystko,
czego żeśmy oczekiwali. No i tak to się ciągnie do dzisiaj. I jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, w jakim tempie się rozwijamy i dokąd to wszystko zmierza. Tak. Wtedy mi się wydaje, powstała magia, bo żadne z nas nie spodziewało się, że może coś powstać z czterech osób, taki kontakt, że no, porozumiewamy się przez dźwięki muzyki. I tak właśnie było, jak się spotkaliśmy jeszcze, jak Kamila doszła, to po prostu dopełniło wszystko, jak element brakującego kawałka ciasta do... Tak, dokładnie. Pięknej kompozycji. Tak, tak. Muzycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek serwisu, zapraszając przy okazji na pełen zapis rozmowy z zespołem Black Balloon, który opublikujemy na naszych łamach już jutro. Do zobaczenia!